Moi drodzy, bardzo często widzę Wasze komentarze, w których piszecie, że macie problem z jedzeniem owoców, że niektóre osoby mają po prostu nietolerancję fruktozy, inne osoby mają silne wzdęcia lub też gazy, albo po prostu no ogólnie źle się czują jedząc owoce, bo źle im się to wszystko trawi. I o co tutaj chodzi? Dlaczego tak się dzieje, że teoretycznie najzdrowszy pokarm dla człowieka, jego najbardziej naturalny pokarm tak naprawdę, jest tak trudny przez nas do strawienia? I dziś chciałbym Wam tę zagadkę wytłumaczyć, bo to oczywiście nie jest przypadek, że tak się dzieje, i to nie jest absolutnie normalne. Czyli nie jest normalnym to, że po prostu puszczasz bąki po owocach. Nie jest normalnym to, że wywala ci bebzon. Nie jest normalnym to, że masz nietolerancję fruktozy. Okej? To wszystko nie jest normalne i coś się stało w twoim organizmie, co spowodowało taką reakcję na owoce. Tak więc powinieneś przede wszystkim zrozumieć jeden fakt, że to wcale nie wyklucza tego, że powinieneś jeść owoce i to wcale nie znaczy, że owoce są dla ciebie niezdrowe. Jest wręcz odwrotnie. Tak naprawdę istnieją cztery powody, dla których masz problem z trawieniem owoców. I chciałbym Ci pokrótce te cztery powody wymienić i wytłumaczyć, co możesz zrobić, żeby ten proces odwrócić, żeby w Twoim organizmie owoce trawiły się tak, jak należy. Pierwszym powodem jest to, że na przestrzeni lat, od kiedy się urodziliśmy właściwie do dnia dzisiejszego, większość osób odżywiała się nieprawidłowo, jadła dużo toksycznych produktów, dużo produktów pochodzenia zwierzęcego, które z perspektywy czasu uszkodziły gruczoły i doprowadziły do tego, że teraz te gruczoły albo nie produkują odpowiednich enzymów, albo te enzymy, które powinny być wyprodukowane do strawienia owoców, są po prostu zbyt słabe. Co za tym idzie, już na samym początku, tak naprawdę, kiedy zjecie owoce, rozpoczyna się zły proces trawienia cukrów, dlatego że te enzymy nie są takie, jak powinny być, lub nie ma ich wcale. I to się tyczy na przykład osób z nietolerancją fruktozy, które twierdzą, że po prostu no, nie mogą strawić owoców, no bo nie mają odpowiednich enzymów. Bardzo często też się mówi, że jest to po prostu problem genetyczny, że genetycznie nie produkujesz określonego enzymu, w związku z tym nie możesz jeść owoców, bo się nie strawią. I co za tym idzie, występuje cała masa różnych objawów, kiedy człowiek je owoce. Czy winą są owoce? Oczywiście nie. To jest wielki mit. Tak naprawdę po raz kolejny kolejny, ludzie zostali wprowadzeni po prostu w błąd. To nie owoce robią ci problem, po prostu uszkodziłeś swój organizm i teraz masz tego konsekwencje. Oczywiście nietolerancja fruktozy nie jest wcale genetyczna. Nie ma czegoś takiego jak genetycznie twój organizm nie produkuje danego enzymu. Twój organizm nie produkuje danego enzymu, ponieważ został uszkodzony. Kiedy naprawisz odpowiedzialne za produkcję tego enzymu gruczoły, sytuacja się unormuje i będziesz mógł normalnie trawić owoce, nietolerancja fruktozy po prostu zniknie. Natomiast co powinieneś zrobić, to powiem po prostu już ogólnie na koniec tego filmu. Kolejnym problemem tak naprawdę, poprzez który właśnie pojawiają się gazy i silne wzdęcia, jest zła flora bakteryjna, która jest najnormalniej w świecie wynikiem nieprawidłowej diety. Tak jak już Wam wielokrotnie mówiłem, w Twoich jelitach żyją dokładnie takie bakterie, które mają się czym odżywiać. Więc jeżeli jesz dużo produktów pochodzenia zwierzęcego lub dużo produktów po prostu toksycznych, albo mieszasz wszystko ze sobą, tłuszcze, białka, cukry i tak dalej, no to w Twoich jelitach powstaje określona flora bakteryjna, określone gatunki, określone szczepy, które żywią się tym wszystkim, co Ty jesz. Jeżeli Ty nagle na to wszystko ręcem niż masz, zjadasz owoc, to najnormalniej w świecie on się po prostu źle trawi, on fermentuje, stąd pojawiają się między innymi gazy. Ale nie tylko, to nie jest jedyny powód. Flora bakteryjna to jest jedna rzecz, natomiast większość osób ma po prostu zapchane jelita, zapchane tym wszystkim, co je się w ciągu dnia. Ludzie się po prostu bardzo rzadko wypróżniają. Niejednokrotnie raz na dwa, raz na trzy dni, ewentualnie jak już jest super dobrze, to raz na dzień, ale i to jest za mało. Po prostu owoc trawi się bardzo szybko i osoba, która ma czyste jelita, niezapchane, dobrą florę bakteryjną, potrafi się załatwiać 3 lub 4 razy dziennie i ten owoc dosłownie, można powiedzieć, w pewnym sensie przelatuje przez jelita, zostaje szybko strawiony, ponieważ jest łatwy w strawieniu i wydostaje się na zewnątrz. Nie ma kiedy fermentować i właściwie te bakterie fermentacyjne nie występują. Te szczepy wyginą. Więc tak naprawdę to, że masz gazy i wzdęcia, to jest nieprawidłowa flora bakteryjna oraz zapchane jelita starym jedzeniem, które tam zalega. I owoce utykają w pewnym momencie, nie mogą iść dalej, ponieważ leży sobie tam jakiś, nie wiem, obiad z poprzedniego dnia, kolacja z poprzedniego dnia, obiad z dnia dzisiejszego i ktoś sobie stwierdzi na podwieczorego, zjem sobie owoce. No i nie pójdą dalej, no więc czekają sobie w wysokiej temperaturze, około 37 stopni. I wszystko sobie tam zaczyna pracować, bakterie sobie jedzą, wszystko to fermentuje, no i powstają gazy, tak? Ogólnie jeżeli chodzi o samo wzdęcie brzucha, to najczęściej przyczyną jest bakteria paciorkowca, która potrafi się roznieść po całym układzie trawienia, potrafi występować nawet w ustach. Potrafi występować od ust,
aż do jelita grubego i ona powoduje to, że wszystko się praktycznie źle trawi. Ją stosunkowo ciężko wytępić, ale są sposoby na to, żeby to zrobić. Ostatnią i czwartą rzeczą, która może powodować problemy właśnie ze wzdęciami, z gazami, są po prostu uchyłki jelitowe, w których zalega mnóstwo starego gnijącego białka, starego jełczącego tłuszczu, no i wiadomo, wielu innych tam toksyn, które się dostały. I te uchyłki jelitowe powiększają się, bo żyją tam wirusy, bakterie, grzyby, pleśnie, w ogóle wszystko to, czego nie powinno być w naszych jelitach. To jest ta niezdrowa mikroflora w naszych jelitach. I ona się tam po prostu świetnie rozwija, bo ma zarobić te warunki. Uchyłek jelitowy to jest, można powiedzieć, taka boczna droga od autostrady, tak? Nasza jelita to jest autostrada, a uchyłek jelitowy jest taką boczną, ślepą uliczką. Ona jest zakończona, nie prowadzi do niczego i tam po prostu w takim schowku, można powiedzieć, ląduje tam jakieś stare jedzenie. Bardzo często, kiedy po prostu macie problem z wypróżnianiem się, te jelita są po prostu napuchnięte od tego kału, który się w nich zgromadził, no i to po prostu wszystko się rozpycha i te uchyłki jelitowe po prostu się naturalnie powiększają, powiększają i powiększają. I teraz na to wszystko na przykład chodzi oczyszczanie. Załóżmy, że ktoś zaczął się oczyszczać, poprawił znacząco swoją dietę, wyeliminował produkty problematyczne i zaczął jeść zdrowo. Zaczął jeść dużo owoców, dużo warzyw, po prostu jedzenie lekkostrawne, beztłuszczowo, bez wysokiej ilości białka i tak dalej, tak? I nagle ma wzdęcia, nagle ma właśnie gazy, wszystko się mu źle trawi, buzuje mu w tym brzuchu. Dlaczego? Właśnie dlatego, że owoce mają silne kwasy, które rozpuszczają ten cały syf, który się znajduje w waszych jelitach. Oprócz tego flora bakteryjna musi się jeszcze przystosować, musi wymrzeć ta stara niekorzystna, odbudować się ta korzystna. Więc ten cały proces może określony czas trwać. I to jest normalne, że w tym momencie będą się pojawiały gazy. To nie jest nic dziwnego i to może trwać 2 tygodnie, miesiąc, 2 miesiące, czasami dłużej. Wszystko zależy od tego, w jakim stanie są twoje jelita. Ile tego syfu tak naprawdę się tam nawarstwiło, ile tego syfu musi się po prostu rozpuścić. Kwasy z owoców cały czas systematycznie będą rozpuszczać stare toksyny, stare złogi. To wszystko się będzie odrywać od ścianek jelita. No i wiecie, w tym momencie wychodzą stare śmieci, które być może są tam od 20 lat. No to samo przez się to nie może pachnąć. To po prostu nie może pachnąć. Więc wychodzi dużo, dużo syfu. To jest normalne. Więc jak widzicie, tak naprawdę przyczyn tego, że macie problemy po zjedzeniu owoców jest wiele. I trzeba by było po prostu spojrzeć na siebie i na swój styl życia i stwierdzić, co będzie w tym przypadku przyczyną. No dobrze, ale w takim razie możecie się zastanawiać, jak się pozbyć tego problemu. Jeżeli chodzi o kwestię oczyszczania, to oczywiście nie pozbędziecie się tego, bo to jest jakby proces oczyszczania. Natomiast jeżeli chodzi o tą sytuację, że po prostu jecie normalnie, nie możecie jeść owoców, no to przede wszystkim nigdy ich nie jedzcie po posiłkach, bo to po prostu nie ma prawa się inaczej stroić. To utknie i to będzie fermentować. Jeżeli chcecie jeść owoce, to jedzcie je od samego rana do momentu pierwszego posiłku gotowanego. Później już ich nie jedzcie. One będą mogły spokojnie, w miarę możliwości, bo jeżeli macie zatwardzenie i załatwiacie się raz na 2-3 dni, to nawet ten sposób tutaj nie pomoże. Musicie odbudować swoje jelita, żeby zaczęły pracować prawidłowo. Nie ma innego wyjścia. Jeżeli nie możecie się załatwiać systematycznie, to jest ogromny, ogromny problem. Ogromny, naprawdę. Bardzo często takie sytuacje po wielu latach kończą się nowotworem jelita grubego. Więc to nie są żarty, trzeba podejść do tego tematu na poważnie. Więc pierwszą rzeczą, którą powinniście wyeliminować, to niestety są produkty pochodzenia zwierzęcego, dlatego że mają sobie bardzo dużą ilość tłuszczu, bardzo dużą ilość białka, z którego powstaje mnóstwo odpadów, bo to białko nie jest tym białkiem, z którego organizm będzie korzystał. To białko musi zostać rozebrane do formy aminokwasów, a ponieważ wiecie, jak to jest przy rozbiórce, zostaje mnóstwo zbędnego materiału i ten zbędny materiał to są po prostu śmieci, które zazwyczaj gdzieś zostają upychane przez organizm, rzadko kiedy są wydalane na zewnątrz. Dlatego produkty zwierzęce powinny zostać wyeliminowane, a oprócz tego nadmiar białka w diecie oraz nadmiar tłuszczu w diecie. Także jeżeli postawicie na dietę niskotłuszczową, niskobiałkową, bogatą w owoce oraz warzywa, z perspektywy czasu wasze jelita się oczyszczą, wasze gruczoły wrócą do formy, zaczną produkować enzymy odpowiedzialne za trawienie owoców, zaczną produkować odpowiednie stężenie tych enzymów, bo to jest przede wszystkim ważne. Twoja wątroba się z czasem oczyści, dzięki temu będzie mogła skuteczniej trawić owoce oraz właśnie fruktozę, która do niej trafia. Problem jest z zanieczyszczoną wątrobą, która jest zapchana i fruktoza, która tam trafia, nie może się trawić. Tam po prostu jest wszystko zbite od toksyn, śmieci, wirusów, bakterii itd. To nie może normalnie funkcjonować, nie ma prawa nawet normalnie funkcjonować. Więc dopóki po prostu człowiek nie naprawi swojego organizmu, nic nie będzie normalne i nic nie będzie działać tak, jak powinno. Więc ludzie będą mieć problemy z trawieniem owoców, pokarmu, który jest dla nich najbardziej naturalny. Ale ja to zawsze lubię mówić w ten sposób, że owoc pokaże ci każdą słabość twojego ciała. To jest taki wyjątkowy produkt natury,
który zawsze, bez względu na okoliczności, zawsze pokazuje słabe strony organizmu. Zawsze. Więc można powiedzieć, że to jest poniekąd GPS. Jeżeli jesz owoce i masz problem z ich trawieniem, twój organizm nie jest w najlepszej formie. Natomiast jeżeli potrafisz jeść cały dzień owoce i nic ci nie jest, trawisz to wszystko świetnie, załatwiasz się kilka razy dziennie, nie masz zdętego brzucha, czujesz mnóstwo mocy w sobie, mnóstwo energii, które powinien dać ci ten cukier, który zjadasz, widocznie twój organizm działa prawidłowo. Tak? Jeżeli jest inaczej, to warto by się było po prostu nad tym zastanowić. To tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że filmik się spodobał. Jeżeli tak, no to podzielcie się nim z innymi. No i do zobaczenia. Cześć!